6 października w grudziądzkim klubie Skala odbyło się spotkanie Ruchu dla Grudziądza. Organizacja ta zakomunikowała swoje poparcie dla kandydatów na posłów i senatorów, w tym dla Kazimierza Górskiego, kandydata do Senatu, i Sławomira Szymańskiego, kandydującego do Sejmu z list PiS. Po ogłoszeniu przez przewodniczącego Witkowskiego nastąpiła prezentacja kandydatów oraz bezpośrednia rozmowa z nimi. Idea jest taka, aby każdego kandydata można było poznać jego sylwetkę, jego historię, a także jego poglądy i pomysły na najbliższe lata. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Chcemy uniknąć takiej sytuacji, w której do Sejmu czy Senatu dostałyby się osoby niepowołane, wręcz niepożądane. Ponieważ to jest troszeczkę tak, jakby mieć pole, na którym rośnie sobie zboże. Chodzi o to, aby oddzielić ziarno od tlenu. W związku z tym Stowarzyszenie Ruch dla Grudziądza pozwoliło sobie na własną rękę tak naprawdę porozmawiać z niektórymi kandydatami na stanowiska posłów i senatorów. I po kilku tak naprawdę spotkaniach doszliśmy do wniosku, że możemy udzielić naszego poparcia dwóm kandydatom. I teraz chciałbym przedstawić tych kandydatów. Jednym z nich jest pan profesor Grzegorz Górski. Jest to kandydat. Jest to kandydat ubiegający się o mandat senatorski. Jest reprezentantem partii Prawo i Sprawiedliwość. I od razu powiem, nie jest Grudziądzanin. Ideą Ruchu dla Grudziądza było popieranie Grudziądza. Natomiast w całym gronie kandydatów, którzy ubiegają się o mandat senatorski, tylko jedna osoba ma korzenie. Pochodzi z Grudziądza. Natomiast po rozmowach z zarządem, po spotkaniach z danymi kandydatami, zarząd doszedł do wniosku, że poparcie może uzyskać z naszej strony tylko i wyłącznie pan profesor, z tego powodu, że jest po pierwsze bardzo dobrze wykształcony, jest prawnikiem, profesorem prawa, po drugie dlatego, że jego pomysły podobają się zarządowi oraz przynajmniej części członków ruchu, a także dlatego, że jego wartości i pewne cechy światopoglądowe idą w zbieżności z naszymi. Drugim kandydatem, którego dzisiaj zaprezentuję, za chwilę zaproszę u panów na tutaj fotele, jest pan Sławomir Szymański. Który jest także kandydatem z list Prawa i Sprawiedliwości, natomiast ten pan jest już Grudziądzanin. Ruch dla Grudziądza postanowił poprzeć kandydaturę człowieka z Grudziądza, który od wielu lat, bo od lat 13, czynnie działa w lokalnym samorządzie, w lokalnej polityce. O panu Sławku mógłbym powiedzieć bardzo dużo, ale zamknę tą wypowiedź tylko w tym, dlaczego Ruch dla Grudziądza postanowił poprzeć. Po pierwsze dlatego, że pan Sławek jest Grudziądzaninem. Po drugie dlatego, że współtworzył, był członkiem, jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Ruch dla Grudziądza, a także po dzień dzisiejszy jest aktywnym członkiem tegoż stowarzyszenia. Mogłoby się pojawić z publiczności pytanie, dlaczego nie popieramy pani Marzeny Trawy, która też jest Grudziądza przecież. Ano z jednego prostego powodu. Podczas ostatnich wyborów samorządowych pani poseł Marzena Traw zrezygnowała z uczestnictwa w klubie Ruch dla Grudziądza oraz drugi powód, najzwyczajniej w świecie nawet nie zabiegała o nasze poparcie. Pan Sławek Szymański i pan profesor Górski byli jednym z niewielu kandydatów, którzy o to poparcie zabiegali. Poproszę panów na krzesła. Chciałbym, aby najbliższe pół godziny być może z nami był prezydent już Andrzej Wiśniewski, który na wczorajszej konferencji prasowej udzielił poparcia zarówno panu Sławkowi, jak i panu Grzegorzowi Górskiemu. Pan Andrzej nie będzie mógł dzisiaj uczestniczyć, dostałem o tym dzisiaj, wczoraj wieczorem informacje. Sprawy prywatne były w tym wypadku na tyle istotne, że przeprosił bardzo serdecznie wszystkich państwa i mnie również. Natomiast dzisiaj udziału wziąć nie mógł. W związku z tym poproszę najpierw kandydatów, aby przez kilka chociaż minut powiedzieli coś o sobie. Prosiłbym, aby to nie były fakty historyczne, ponieważ każda z osób ma to przy sobie w gazetkach, materiałach, ulotkach. Chciałbym, abyśmy porozmawiali sobie na takim pewnym poziomie
pewnego takiego luzu. Chciałbym, aby kandydaci nam Grudziądzanom mogli powiedzieć w pierwszej kolejności coś o sobie, w drugiej kolejności dlaczego kandydują, w trzeciej kolejności dlaczego my, mieszkańcy Grudziądza, mielibyśmy poprzeć właśnie ich osoby. Panie profesorze, przekazuję. Dziękuję bardzo. No, tak jak pan przewodniczący powiedział, wiele rzeczy o mnie możecie państwo wyczytać w tych materiałach, które są z chciałbym tego budować. Tak sobie pomyślałem, że właściwie o trzech rzeczach chciałbym powiedzieć, które myślę także są pewną taką ilustracją, czy ilustrują mnie i może czasem też pokazują z trochę innej strony, bo generalnie rzecz biorąc, takie wyobrażenie profesora, no to jest taki pan facet, który sobie zwykle za dużo pogadać, zanudzić i raczej z życiem ma mało wspólnego, bo zwykle bujają w obłokach. Moje życie tak się akurat wydarzyło, że oprócz tego, że pracuję na KUL-u, rzeczywiście od 20 lat wcześniej pracowałem w Polskiej Akademii Nauk. No i to jest to zajęcie moje podstawowe, które no kocham, bo praca naukowa zawsze od jeszcze czasów, jak byłem jeszcze uczniem liceum, była moim pragnieniem, marzeniem, pasją i się cieszę, że to marzenie mogłem w życiu realizować. No to jeszcze jestem do tego człowiekiem, który z takich czy innych względów musiał wiele rzeczy innych w życiu robić. I o trzech rzeczach chciałem państwu powiedzieć, które myślę właśnie taki trochę może zmącą ten obraz właśnie profesora, który się konkretnymi sprawami zajmuje, bo ja się wieloma konkretnymi sprawami zajmuję, bo jestem także przy okazji adwokatem, pracuję w samorządzie od wielu lat i jestem też społecznikiem. Sześć lat temu się wpisałem na listę adwokacką, wbrew samorządowi mojego miejsca zamieszkania, dlatego że ten samorząd adwokacki przez kilkadziesiąt lat blokował pracowników naukowych Uniwersytetu tego Toruńskiego, nie chcąc wpuszczać do korporacji ludzi z tytułami. No bo to było zagrożenie konkurencyjne. No, po wielu miesiącach starań udało mi się to w końcu zrobić. Rozpocząłem tę swoją karierę adwokacką. Mówię o tym dlatego, że to jest także bardzo ciężka praca taka na co dzień z wieloma bardzo konkretnymi problemami, która uświadamia człowiekowi, który pracuje jako profesor prawa, także no, tę drugą stronę tego, czym się zajmuje, że to prawo ma jakieś tam, że tak powiem, konsekwencje w życiu no choćby bardzo prostego człowieka, który później ma jakiś problem, trzeba go w sądzie rozwiązać. Często taka obserwacja później pomaga wiele rzeczy zrozumieć. Wydaje mi się, że świadomości konsekwencji właśnie takich dla zwykłych, prostych ludzi wielu rzeczy nie mają dzisiaj w Polsce niestety ci legislatorzy. Mówię o tym dlatego, że udało mi się, ponieważ także moja żona jest radcą prawnym, mam jakąś grupę przyjaciół, udało nam się stworzyć w ciągu właśnie dwóch lat firmę, która jest dziś największą firmą w naszym regionie. To jest dosyć obiektywna klasyfikacja, bo robią Rzeczpospolita co roku. Trzeba zgromadzić dużą grupę współpracowników, żeby się w tym rankingu znaleźć na solidnym miejscu. My mamy taką grupę 15-osobową. To jest wielki sukces, bo w krótkim czasie udało nam się to stworzyć. Dlaczego o tym mówię? Bo pokazuje to nie tylko to, że no, trochę się pochwalę, mam jakieś tam zdolności organizacyjne. To jest przede wszystkim pewna umiejętność budowania jakiegoś zespołu. Takiego zespołu ludzkiego, który jest w stanie ze sobą współpracować. Ja nie jestem indywidualistą. Nigdy takim nie byłem.
Zawsze uważałem, że jeżeli można coś osiągać, to można to osiągać tylko ze sportem. To jest tak, że powód, dla którego kiedy no już jakoś tam powstała ta decyzja o tym, że będę kandydował w Grudziądzu, rozmawiałem przede wszystkim z panem Sławkiem, o którym wiedziałem, że jest w samorządzie, że jest człowiekiem, który ma także takie umiejętności. Wiedziałem, że tak jest, bo skończył kur, więc musiało tak być, bo tam tak ludzi kształcą, żeby oni byli zdolni do pracy w zespole. Także wiedziałem, że muszę się no, w jakiś sposób próbować związać z ludźmi, którzy działają, no tak bym powiedział, od podstaw. To był ten mój, to była ta moja motywacja, dla której także poza partią szukałem wsparcia w ruchu społecznym. Bo także miałem to absolutne przeświadczenie, że tylko odwołując się także do takich już jakichś zorganizowanych środowisk, można cokolwiek robić. I od początku stawiałem tę swoją obecność tutaj nie jako pewien incydent, który się ma zdarzyć przez tam 4 czy 5 tygodni, ale właśnie jako pewną także formę obecności długofalowej z punktu widzenia budowania pewnego środowiska, pewnego zespołu, tak jak udało się go stworzyć w kancelarii. Ja jestem przekonany, że to się udało, jak mi się udało stworzyć z tak trudnymi ludźmi, jakimi są adwokaci i radcy prawni, to na pewno się to uda też stworzyć tutaj. Bo na pewno nie ma trudniejszych ludzi do współpracy niż to środowisko zawodowe, w którym też po części jeszcze funkcjonuje. Taką moją wielką, no, powiem też dumą jest to, że udało mi się na Kolu stworzyć pewne takie przedsięwzięcie. Państwo wiecie, ja mówię tutaj między innymi o tym, że potrzeba Grudziądzowi tego impulsu akademickiego, że trzeba tu stworzyć pewien mający tu sieci ośrodek, który będzie kreował pewne także nowe środowisko intelektualne. Bez tego po prostu nie da się dźwigać cywilizacyjnie, zwłaszcza w tak dużym mieście i pchać do przodu. Ponad 10 lat temu podjąłem na Kulu taką inicjatywę, żeby stworzyć coś, co nazwaliśmy tak roboczo Centrum Prawa Miejskiego. Miałem polegać na tym, żeby studentom Kulu stworzyć... No, początkowo chodziło o to, żeby oni mogli sobie no, lepiej opanować język angielski. Bo wiadomo, że dzisiaj język angielski jest w ogóle podstawą funkcjonowania. Więc wymyśliliśmy, że będziemy to robić w ten sposób, że będą przyjeżdżali ludzie z Ameryki i wykładać im różne przedmioty w angielsku, żeby oni się mogli tego języka lepiej uczyć. Jak rozmawiałem o tym z rektorem, z dziekanem, wszyscy się pytali za głowę, człowieku, o czym ty mówisz? Przecież to, żeby ściągnąć profesora z Ameryki, to my nie zarobimy przez rok tych pieniędzy, żeby go wynagrodzić. Więc w ogóle no, było potwornie trudne. Udało nam się stworzyć taki model, w którym dzisiaj co roku przyjeżdża na Kul 4-5 profesorów na tydzień, robią te wykłady, to jest takiego wykładu 20-30 godzin. Dzisiaj na Kul na prawie mamy ponad 40 wykładów wykładanych po angielsku. Ja też tam mam 4 czy 5 wykładów, w których różne rzeczy studentom wykładamy. Okazało się, że to można finansowo tak zorganizować, żeby uczelnia mogła to znieść. Okazało się, że jest bardzo wielu ludzi w Ameryce, którzy chcą przyjeżdżać studentom po prostu opowiadać o amerykańskim prawie, a w ten sposób przygotowywać ich do życia, do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Ja dzisiaj bardzo dużo funkcjonuję także w Warszawie. Co chwilę spotykam studenta, który ja już ich nie pamiętam. Wiecie Państwo, przez 20 lat to jest 200 ponad osób na rok. Łatwo przeliczyć, ile tych twarzy się tam przewinęło. Ale ciągle spotykam ludzi, którzy mi dziękują i mówią, no jak bardzo to im w życiu pomogło. A mówię o tym dlatego, że to też kilkanaście lat temu wydawało się niemożliwe. Ja chcę powiedzieć, że jestem specjalistą od tych możliwych rzeczy. Że one wychodzą
jak się bardzo chce i się ma wiarę w to, że można je realizować. Trzeci taki element tutaj, trochę też lokalny, zahaczający. Chyba tak jak Pan powiedział, ja z Grudziądza nie jestem, nie oszukuję, że coś mnie z Grudziądzem rodzinnie łączy przez tam jakieś pokoleniowe czy boczne linie i tak dalej. Natomiast takie mam doświadczenie bardzo fajne z Grudziądzem, polegające na tym, że przez 5 lat na studiach moim najlepszym przyjacielem był człowiek z Grudziądza. Myśmy bardzo blisko ze sobą, że tak powiem, funkcjonowali. Zresztą uważam go do dzisiaj za człowieka wybitnego pod każdym względem. Zawsze mówię, że z nas dwóch to przede wszystkim on powinien być naukowcem i zrobiłby z pewnością szanującą karierę, no ale tak się jego losy życiowe potoczyły, że nie mógł tego zrobić. Po tych studiach, kiedy on już wysiadł w Grudziądzu, ja na początku lat 90. też rozpoczynałem już taką jawną działalność publiczną. No i kiedy w 90. roku tutaj powstawał samorząd, przyjechałem do niego i mówię, słuchaj, no musisz się, że tak powiem, włączyć w to wszystko, zaangażuj się i tak dalej. No on się zaangażował, został wiceprezydentem miasta wtedy z panem Andrzejem Wiśniewskim. Mówię tutaj Andrzeju Wizosu, którego pewną część z Państwa zna. Później też jeszcze był prezydentem. Teraz jest twórcą, czy tym, który uratował Lubek Grudziądza jeszcze XIX-wieczną, czyli wspaniałą fabrykę. Ja jestem dumny z tej znajomości i się cieszę, że są tacy ludzie w Grudziądzu. Jestem przekonany, że trzeba wydobywać takie skarby, takie pełby, żeby właśnie tutaj zmieniać tę rzeczywistość, tak jak jemu w tym takim niewielkim zakresie się udało. I ja jestem także po to, żeby w tym, że tak powiem, uczestniczyć i służyć. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie, za to zorganizowane spotkanie. Ja może na początek, ponieważ pan profesor to było takie fantastyczne wprowadzenie, ja chciałem powiedzieć, że kiedy dowiedziałem się od Kościoła Kiszyńskiego, że profesor będzie naszym kandydatem, kandydatem przewodniczącym do Senatu, bardzo się z tego powodu cieszyłem. Natomiast nigdy w życiu, ponieważ pracujemy ze sobą w ciągu ostatnich kilku tygodni, nigdy w życiu nie pracowałem z człowiekiem tak doskonale zorganizowanym jak profesor Grzegorz Burski. Jestem wdzięczny panu za ten przykład takiej postawy i takiej pracy. Jestem głęboko przekonany, że to musi się udać. Cieszę się z tego powodu, że otrzymał pan poparcie Ruchu dla Grudziądza. Cieszę się, że ja takie poparcie otrzymałem i zarządowi dziękuję. Mam nadzieję, że tego poparcia również mi udzielą państwo. Natomiast przechodząc do meritum sprawy, jestem głęboko przekonany, że każdy nie jest Państwa znany. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Natomiast postaram się w kilku słowach coś powiedzieć o sobie. Natomiast moje początki w 1998 roku były takimi początkami, gdzie zostałem rzucony od razu na głęboką wodę. Tutaj widzę Witka Krasińskiego, któremu bardzo dziękuję za to, że przy nim też mogłem się uczyć jako początkujący radny. Ze Zbyszka Tchórskiego, który od samego początku był ze mną 1998 roku, kiedy wielu z Państwa tworzyło Grudziądza na koalicję samorządową po przegranych wyborach, także byliśmy przez 4 lata ze sobą razem. To było niesamowite doświadczenie. To było doświadczenie, które, proszę Państwa, ja dopiero teraz doceniam, ponieważ przez 4 lata spotykać się regularnie, miesiąc w miesiąc, jako opozycja, wcale nie było takie proste. Wcale nie było takie proste. Ja doświadczam tego jeszcze raz teraz, kiedy znowu jestem w opozycji, kiedy znowu muszę jako radny funkcjonować w tym układzie samorządowym, jaki istnieje. To mnie wtedy bardzo wiele nauczyło. To jest niepowtarzalne doświadczenie. Moim zdaniem każdy powinien zaczynać od tego typu doświadczenia, od byciu najpierw w opozycji, a potem jakby przechodzić te szczeble po kolei. W pewnym sensie GKS to był taki moment,
kiedy ja zaczynałem, kiedy się uczyłem, kiedy mnie uczono, ale tak jak powiedziałem, zostałem rzucony na głęboką wodę i musiałem być szefem grudziąckiej walizy samorządowej, kiedy to na się poprosił mnie, żebym próbował to pociągnąć dalej i się udało. I to jest niesamowite doświadczenie, ono do mnie wraca jakby w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach. Proszę Państwa, były też inne doświadczenia. Były te doświadczenia, kiedy udało nam się stalić gnieciącą centrokrawicę. To jest, proszę Państwa, smak zwycięstwa. Smak zwycięstwa. I znowu, wielu z Was ten ruch tworzyło. Ruch dla Grudziądza tworzyło. I po ciężkich rządach, katastrofalnych rządach SLD, my mogliśmy, razem z Andrzejem Kraśnieckim na czele, przejąć władzę w tym mieście. I wyciągać to miasto, gdzie ten Kraśniecki dobrze wie, z totalnych długów, jakie pozostawiło. I to prawdopodobnie, proszę Państwa, znowu jeszcze w najbliższym czasie. Wyciąganie miasta z długów, które ta ekipa pozostawiła. Ale chcę wrócić też do tego momentu. Byłem współorganizatorem tego ruchu, jednym z członków założycieli. Ale wtedy, proszę Państwa, udało nam się zrobić niesamowite rzeczy. Zintegrować Grudziądzką Centrum Prawicę. I proszę Państwa, mówiono o tym nie tylko w Grudziądzu, ale też pisały o tym media w regionie, ale też i szerzej. Pamiętam, Rzeczpospolita między innymi informowała, że w Grudziądzu udało się zrobić coś, co było prawie niemożliwe. Cała Polska praktycznie była skrócona, jeżeli chodzi o te grupowania prawicowe, centrum prawicowe. Nam się udało.